Usiądźcie. To porozmawiamy. No to usiądźcie trochę, siadajcie. Andzia była rano. Ale jak ta Andzia pogadała i się trochę przymówili, poszła ze złością. A Naska z samego rana poszła na wieś, tam do Marcinu. Ja mówiłam, że oni przyjdą, ale nie utrzyma się i poleciała mi. No toż tak. I będzie pochwalony. A na wieki, O, Stefanowa przyszła do pomocy. Oj, sąsiadku, ja nie do pomocy. Ja wam przyniosłam tyle, co pożyczałam. Oj, to dobrze. Oj, jaki miękki. Pachnący. Dobrze, że mi przynieśli. To ja będę miała czym kobiety poczęstować, jak skończę robotę. Dobrze. Ale wy, Stefanowa, przyjdźcie później, tak przed wieczorem. Odetchniecie od swoich dzieci. Dobrze, przyjdę, jak było Stefa, pojechał do jarmark. Jak wcześniej przyjedzie, to ja przyjdę. Dzieci ją położę spać i przylecę do was. A z jarmarku to różnie bywa. Wiecie, jak chłopy przyjeżdżają. No dobrze, zostańcie z Bogiem, to ja polecę. Oj, Macio, ta Stefanowa z tymi dziećmi ma. Ten jedzą zawsze gdzieś pojedzie. A to do lasu, a to na pole, a to na jarmark. A ona tych dzieci chyba siedmioro ma. A toż musi jeszcze i chałupę ugarnąć, i obrządki zrobić, i jeść nagotować. Oj, macie ona, mama. Oj, tak, tak, dla matki to miłe wszystkie dziadki. Ale kumo, ten len wasz to taki w tym roku ubrodził. No jeszcze u mnie to nigdy takiego nie było. No tak, w tym roku ubrodził. A wy wiecie, słyszeli takie? Przysłowie, jak na Agnieszkę pochmurną, to olejnie trudno, a jak jasno, to ciasno. A ten rok to był taki mokry, często deszcze padały. Mój len tak rósł, ja to raz chodziłam i patrzę na ogród. I bałam się, że on się wyłoży, ale urósł taki ładny, zachód stanęła, a on nie popadł. Tak, tak, ładny, naprawdę taki ładny. Boże, do pani do roboty. A to co? Sąsiadki, ja to przyszła do was, ale widzę, że wy już wybili, a ja dopiero przyszła spytać się, czy ten mój len już dojrzały, czy można go rwać. Oj, można, już żółte główki, już dojrzały. Tak, już możesz rwać. Bo ja to tak dobrze nie wiem, jak to robić. Wolę spytać się mądrzejszej, żeby jakiego problemu nie było. Weź, Elżbieto, wyrwij w kuczki takie nieduże i spodjążesz, potem popostawiasz te kuczki w takie, o, w takie kuczki, po cztery, po pięć, o tak, aby one stały. Pięć najlepiej. O, jeszcze te jedno. I niech tak z tydzień tu stoi, aby pogoda wypisała, żeby te główeczki naschły dobrze, to będzie dobrze się ubijać. A później przyniesiesz do stodoły, tak jak kuma, i pobijesz ich, i powiążesz w pęczki, i zawieziesz tam za Łysę Górę, do Starej Rzeki, i tam namoczysz. Oj, kobiety, wy to ze mnie śmiać się będziecie, że ja taka marna gospodyni i nic nie wiem. Ale jak to w rzece namoczy, toż wam popłynie. U nas we wsi to rzeki nie było, ale na ściernisko rozciełali. To gdzieś jeszcze tam rozciełali i tak leżało aż do jesieni. I włókno też odstało. Tak, odstanie, ale taki len to się nazywa takie roszony, ale on będzie takie, jak z niego płótno zrobić, to takie będzie szare. Ono się nadaje, ale tylko na worki. Tak, a tam za Łysą Górą to taka rzeka czysta jest. Ale my z ciebie nie będziemy się śmiać, nie będziemy. Ty jeszcze młoda. To jeszcze niczego nie wiesz, a kto pyta, to nie błądzi. A jak zechcesz robić, to wszystkiego się nauczysz. My też od razu wszystkiego nie wiedzieli, tylko też się pytali starszy. Ale jak tam pojedziesz moczyć len, to weź ze sobą swojego Franka, bo to trzeba we dwóch moczyć. I on niech wejdzie do rzeki i poszuka takiego miejsca, żeby wody o tak było. No i trzeba takie kołki wziąć. Tu, już kula to naszykowali. I weźmy cztery kołki, o tak trzeba wbić, tak, i tak ten wiązki o tak poukładać, raz tak, raz tak. O, i później kolanek docisnąć, już jak wszystko ułożysz. O, i tu
kamienie, to niech weźmie szpadle mu kopie i tym darniną przy tego, przy dusi, żeby ten lęk się utopił i tak niech moknie 2 tygodnie. Po 2 tygodniach wyciągniesz, przywieziesz do domu i rozcielisz albo na paślisku, albo na ściernie i tak niech leży z miesiąc. I później zajdziesz i zobaczysz, o tako weźmiesz i jak już o tako będzie się głupno odstawać, to pozbierasz i przywieziesz do domu i ten już lęk się nadaje do łamania. Oj, 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 ileż to przy tym nie roboty. Nie darmo mówią na koszulę soroczka, bo trzeba 40 robotów zrobić, żeby kawałek płótna wytkać. A to kumo ten len leży, to do łamania? Tak, tak, to już to zeszłoroczny. Ja już zapomniałam. To ja jeszcze nie w zeszłym roku nie zrobiłam uprawy. Weź się nowy, kumo, złamcie. Dobrze, to ja mam. Już ja dzisiaj skończę z tym lenem. Dobrze, to ja będę łamać. O, idź. Boże, to co może wam do tej roboty? A tu a co mi mało tak przyszło? A ja przyszła wam powiedzieć, że ja dzisiaj nie będę wam pomagać przez mnie. Bo ja chora. Ojej, ma nasze głosy boli. Ja nie dam rady chodzić, nie to robić. Ale ja przyszła z kubeczką. Dajcie mnie to właśnie mienia na lekarstwo. No to dajcie mamo kubek, ja mam przydmuchnę. Siadajcie, usiądźcie, ja mam przydmuchnę. Ale podczyniaj te dwery na wylot, żeby wieczór jakiś był, bo tak na parę dmuchę jest dobre. Wiatr taki przeciąg, jeszcze cuk kogo trąci. A wie, aż na głowę nie urwie, bo i zamykajcie drzwi, zamykajcie. Zaczynajcie, że dwa. To ja jeszcze przydmuchę na wstępie. I nadmuchać wiem, bo tak o... Obiecała, że przyjdzie do mnie na odrobę, ale ja tak patrzę, bo już pewno wszystko porobili. Oj nie, my tylko to zaczynamy. Tak, tak. No tylko zaczęli. Dobrze, żeby kolejno przyszli. Weźcie do mnie, powiążcie tyle, co ja już dzisiaj tyle kupiłam. Tam przywiążła lecz, no powiążcie. To ja jutro z nas go zawiozę do rzeki na mocze. A potem jakąś drugą robotę tam tam. A ja was, kobiety, coś się zapytam. Czy wy już macie wyszykowane pole, co na wiosnę będziecie lęsiać, czy jeszcze nie? Oj, kroki mamy już, tak. No bo ja to wiem, że trzeba przed zimą wyszykować dobrze pole. Bo jak byle, jak się zrobi, o, to nie ma co się spodziewać, że to len będzie. A pamiętajcie, że jak chcecie mieć wałek płótna, takiego ładnego, dobrego, to siejcie len świętego Jerzego. A nie siejcie chociaż Stanisława. Bo wyrośnie tylko trawa. Mój pranek to wie, jak te pole obrobić. Tam swy krucha dobrze pilnuje, tylko mnie powiedzieć nie chce. Mówi, że ja z domu powinna wiedzieć, a ja tyle, co u sąsiadki podpatrzyła. No bo moja mama umarła wcześniej, a mnie tatunio z bratem chowali. No jak konia założę, drzewa narobię.
teraz nie sieli, bo ziemia marna była, no i ja nie umiem. Oj, tak to jest. Ale słuchaj, ja to by zaśpiewam takie piosenki u teściowej. Nieszczęśliwa wiosna, jak ja za mąż poszła, mężowa matula, toląca jak osa. Mężowa matula, toląca jak osa. Daj synowo do swej roboteńki, trzecie góry białe. Do domu, rozpocznijmy.
widać. A wy tak biegacie, a wy tak latacie, a wy im wszystko szykujecie i gotowe tylko pod nos podajecie. A wy nie wiecie, że teraz wnuczek to nie ma żadnej korzyści. Oni jeszcze o mnie to nie myślą wcale. A córki to poszli, to była Laska. Posiedziała i poszła. Każdy ma swoje. Chodniki można robić, oczy na kartofle, bo cienko ich się nie da. A o takie o, gotowe główno, to już nadaje się do przędzenia. A ty pewno umiesz sprząść? Na kołowrotku to ja umiem. Moja mama to i na życiu nie umiała, ale już nie zdążyła mnie nauczyć. Thank you.
Tylko wiedział taki trochę musiał. Ale jakoś by tam się dogadali ze sobą. Bo ja mu czas najwyższy żony. Oj, tatku, nie gadajcie. To nie gadajcie. Ja już ja dobrze mówię. A co tutaj u was tak wesoło? Wesoło, bo roboty skończyli, postawili, wypili, no i wesoło. A dużo podzieli wyszło? A, dużo, dużo. Jak ładnie będę skończyli, dużo wyszło. Teraz tylko trzeba, żeby ktoś ładnie umiał sprzątać. O, jak Kasia to już ładnie wszędzie. Kasia, to nie chce najpierw na sieje, odrobi, opiele, a potem na wszędzie. Nie będzie pochwalony. O, Mosia, już 4 minut wróciła. I jak tam to wierzę w tej krasowej? Dobrze, mamy, to za 2 razy później, to jest piękne poszuję. O, widzicie, jak to znowu nie przyda? Chodź tutaj, klatka, pomiesz nami, to znowu trochę. Stefanowo, dobrze, że was tutaj spotkała, o. Wasz Stefan idzie tam, pieniusieńki jak pania. Pojechałem na bazar, kupił pokoczony. Co ty robisz, stary? Pan nie wszystkiego nie robisz, nie siadę tutaj lepiej. Siadajcie tutaj. A nie tu będzie chodzić, ty nie robisz po wsi. Stefanowo, nie złoście się na niego, muzyka. On jeszcze bawi w kieszeni, mamy tutaj liczbę. Muzyka to słyszy, że nie przyszedł. Wojciechu, to daj się, nie wiem co. Dawaj, co za gra? Oberka. A Zosia biedniejsza, ale robotniejsza. Dobra.